Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Profesor Łukasz Młyńczyk, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. To nasz dzisiejszy gość, politologia, czyli będziemy rozmawiać sobie teoretycznie o tym wszystkim, co wiąże się z naszą rzeczywistością przedwyborczą. Już mało czasu zostało do tego sądnego dla wielu dnia, a my zaczniemy jednak od drugiej strony. Politycy potem, myśli pan, że gremialnie, dobra, skupmy się na zielonogórzanach, pójdą do urn wyborczych? Nie umiem przewidzieć, dlatego że są różne przypuszczenia i są te nastroje sądowane, jeśli chodzi o samo pójście do wyborów. Już słyszałem nawet bardzo optymistyczne wersje mówiące o tym, że 70% może pójść, co naprawdę trudno mi jest uwierzyć. I obserwując sytuację takiej, w której mniejsza ilość kandydatów pojawia się na listach. Nawet nie chodzi mi tyle o Zieloną Górę, ale nawet tutaj można powiedzieć o pewne przeległości Zielonej Góry, gminy sąsiednie, gdzie pojawia się taka sytuacja, że mamy jednego kandydata w okręgu, no tam, gdzie mamy okręgi jednak większościowe, tak? No to już jest zastanawiające, na ile pewna formuła nie tyle się wyczerpała, ile ludzie zdali sobie sprawę z tego, że bardziej jednak w tym układzie partyjnym funkcjonujemy, tak? I... No bo są tacy, którzy mogą już szampany otwierać, tak. Bo tak naprawdę wiedzą, że zostali zarejestrowani jako kandydaci i wiedzą, że będą zwycięzcami w tym momencie. Więc tutaj rzeczywiście, gdyby ta tradycyjnie ta frekwencja wynosiła około 50%, to przecież taki próg legitymizacji byłby zadowalający. Natomiast oczywiście no, też może się pojawić mniejsza frekwencja. Natomiast no, z drugiej strony myślę, że jednak mimo wszystko w ostatnim czasie jakieś to zainteresowanie sprawami, ogólnie nazwijmy to politycznymi, w każdym zakresie chyba wzrosło. Natomiast pytanie, jak to się przełoży potem właśnie na frekwencję wyborczą, bo no, przez cały czas może być było dobra pogoda. To też może być. Może być ładna pogoda, chociaż może być tak, że do 21 to piękne słońce, które mamy nad miastem, się skończy, bo to różnie bywa, na dwoje babka wróżyła. Natomiast pewnym jest to, że jeśli spojrzeć na frekwencję pod względem historycznym, to wybory samorządowe zawsze miały ją najgorszą. Mhm. O dziwo. O dziwo mówię, bo teoretycznie tak, mamy większe prawdopodobieństwo, że znamy kogoś, kto jest na tej liście, zwłaszcza w takim mieście na przykład jak Zielona Góra. Teraz tych nazwisk jest jeszcze mniej, czyli właściwie jest jeszcze większa przejrzystość. Można powiedzieć, że na każdej liście ktoś kogoś przynajmniej kojarzy. A potem się okazuje, że ludzie nie idą. Ja, oczywiście poruszając się po Zielonej Górze, przyglądam się oplakatowaniu i może tak, nie dostrzegam specjalnie nowych twarzy, ale dostrzegam nowe plakaty. Także to też jest jakiś postęp, że jednak kandydaci zmieniają to, ten krajobraz wokół siebie. I w ogóle przyglądam się temu. Wydaje mi się bardzo interesujące to, poza samą komunikacją werbalną, bo tam jestem zniechęcony, często zniesmaczony po tym, co wypowiadają i opowiadają politycy. Nieraz się już tego nie chcę słuchać, ale rzeczywiście tak zainteresowała mnie w ostatnim czasie ta komunikacja niewerbalna, czyli przede wszystkim bardzo modne ostatnio. W tym sezonie jest moda tak, na koła, ja bym powiedział. Tak, ale komunikowanie rękoma. Ręce odgrywają bardzo ważną rolę. Oczywiście jesteśmy w radio, co prawda no, rozmowa jest rejestrowana, ale w radio jesteśmy, w związku z tym raczej powiem niż pokażę, o co chodzi. Ale jeśli mamy gesty na zasadzie pokazywania czystości intencji, czystych rąk, prawda, to interesujące, chociażby w spocie. To jest ciekawe, że do analizy pod względem naukowym tak, nawet. Tak, tak, to tak. Dobre tak. Teraz podpowiedź dla studentów, jak tak. Ktoś się szykuje i nie wie jeszcze o czym pisać konkretne prace. To czyli jakiś rodzaj pewnego obrazowania tego, co chociażby ruchy miejskie proponują. Gest kandydata na prezydenta z dużej partii politycznej, który taki bardziej gest błogosławieństwa, na zasadzie takiej, że wszystko, co mam, wam oddaję. Tak? Wie pan, bo problem polega na tym, że część kandydatów wykonuje trochę ślepo to, co podpowiadają im specjaliści albo specjaliści w cudzysłowie, tak? Bo to, że ktoś robi świetne zdjęcia, nie znaczy, że jest specjalistą na przykład od takiego przekazu niewerbalnego. I część tych osób wygląda śmiesznie po prostu z takimi gestami, o których wszyscy wiemy, że są tak, no, nienaturalne. Wierzą w to. To w ogóle, to jest interesujące, co pan redaktor mówi. To znaczy, nienaturalny jest sam uśmiech kandydata, bo my wiemy o tym nie od dziś, że w naszym społeczeństwie raczej bezinteresownie uśmiechami się nie obdarzamy. Tak? Nie jesteśmy tego typu społeczeństwem. Tak? Mamy pewne swoje przyzwyczajenia raczej tradycyjne. Niektórzy mają problem z dzień dobry zwykle. Tak, a rzeczywiście taki uśmiech otwarcie raczej no, niekoniecznie było takim popularnym zachowaniem.
zachowaniem charakterystycznym dla naszego społeczeństwa. Jeszcze tylko tak troszeczkę żartobliwie powiem, ale jedna z pierwszych wizyt gospodarskich premiera Morawieckiego na wsi to było w marynarce z koszulą z bankietami. Ktoś mu podpowiedział, że należy, można powiedzieć, zakasać rękawy, tak, i wtedy pokazać, że się jest gospodarzem, że się jest gotowym do roboty. I teraz już to jest bardzo, bardzo mocno pilnowane. Wojciech Olszewski, tak. Kandydat na burmistrza czy na wójta, już nie wiem, przepraszam Wojtka, to mój kolega z dawnych lat, ale wykorzystał taką rzecz, nawet pojawił się gdzieś w ogólnopolskiej stacji telewizyjnej, chyba TVN go pokazywał. Miał kiedyś zrobione takie zdjęcie po naprawianiu czegoś w garażu samochodu, czy czegokolwiek innego, i taki umoruzany. Tak, zrobił sobie jedyny plakat, właściwie trochę jako żart, tak. Ale zrobił, tak? No i to też pokazuje, że są bardzo różne podejścia do tego, jak można robić kampanię. Ja powiem panu tak, z utęsknieniem czekam na darmowe spoty telewizyjne. Pewnie jestem wyjątkiem, bo ja je oglądam z pasją. Większość osób przełącza wtedy telewizor. Natomiast zastanawia mnie, jak technika, która się zmieniła na przestrzeni lat, wpłynie na ich jakość, bo one bywają niesamowite. To teraz jest... będą pewne ujęcie z dronów, tak? Bo, tak, pewnie tak. Pokazujące tą jednak ten, teraz rzeczywiście ten, to słynne powiedzenie, teatr mój widzę ogromny, to teraz można rzeczywiście tylko pokazać. Tylko wie pan, czasami amatorka, która się wkrada do tego, bo niektórym osobom się wydaje, że jeśli mamy dostęp do mediów społecznościowych, mamy telefon komórkowy, który kręci filmy, jeszcze producent nam wmówił, że one są HD czy jakieś tam inne, to wyjdą cuda na kiju. Nie tak dawno widziałem taki filmik nagrany z udziałem o zgrozu znanego eurodeputowanego. Już nie będę się pastwił, nie powiem którego i które to ugrupowanie, który stoi w jakimś ciemnym miejscu, w ogóle go nie widać. To całe nagranie zaczyna się od takiego tekstu, który powinien nie paść tam w ogóle. Już? Już? Mhm. Tak, już. I zaczyna się, no jest to zabawne, tak? I no tak. Ktoś to wrzuca i liczy na poklask. Kwestia do odegrania, tak? Pokazanie, zauroczenie czymś. No, oczywiście można to, co powiedział pan o Wojtku, który też jest moim kolegą, więc też mogę powiedzieć, Wojtek postawił na ograniczenie swojego wizerunku. To też jest interesujące, tak? Żeby niekoniecznie poprzez oplakatowanie całego miasta. I to też, że oceniamy ludzi po pewnych owocach, po tym, na ile, zwłaszcza kiedy się był urzędującym wójtem, no to można w tym sensie. Myślę, że Janusz Kubicki też niespecjalnie jest zobligowany do tego, aby rozwieszać plakaty. Bo no to jest handicap tych, którzy rządzą daną miejscowością do tej pory. Tak, wiemy z kim mamy do czynienia i tak jak możemy patrzeć na to jego, rozliczać go z tych dokonań, które przez tyle lat ma lub ich nie ma, prawda? No widzi pan, inni się próbują przedstawić na różnych formach graficznych, nazwijmy to, czy wizualnych. Czasami robią to też tak, powiedziałbym, bez pomysłu, bo ja nie wiem, czy formą przedstawienia się, że jestem świetnym kandydatem na coś, będzie sformułowanie, że mam Facebooka i tam mnie można polubić. No, tak. No nie wiem, może ludzie lubią się na Facebooku rzeczywiście, tak? A nie lubią się w realu, tak? A nie lubią się w realu, to jest zupełnie inna kwestia. Inni też teoretycznie rozpoczynają kampanię, kiedy jej rozpocząć jeszcze nie można. Pojawiają się na jakichś tam billboardach, no, różnej formy, bo robią to i doświadczeni politycy, i mniej doświadczeni, i kandydaci. I jest to zawalowana forma jakiejś tam niby reklamy, a wszyscy wiedzą, że tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o reklamę wyborczą. Dla mnie to jest oszustwo pewnego. Tak, no ludzie prezentują swoje najlepsze cechy, nawet jeśli ich nie posiadają. Nikt raczej nie mówi, a lubię sobie pospać rano albo na przykład za dużo jem, tak? Nikt tak się nie reklamuje w ten sposób. Tylko oczywiście mówi o swoich przymiotach. Każdy jest kreatywny, każdy jest pomysłowy, każdy wszystko da za darmo. Ale rzeczywiście to też jest w tym sensie co nierzeczywiste, że te uśmiechy z tych plakatów, jakaś taki, mamy do czynienia z jakimś takim bratem łatą, kimś bardzo pogodnym, który teraz przyjdzie do urzędu i będzie rozdawał kwiaty współpracownikom i cieszył się, że rano się spotykają. No niestety tak nie jest. No, szef często jest bardzo apodyktyczny, bo raczej i ekstrawertyczny, jak pokazują chociażby badania psychologiczne, bo to się sprawdza. Często taki ekstrawertyzm może przykrywać kompetencje, ale z drugiej strony to jest, można powiedzieć, tak jak duży urząd funkcjonuje jak korporacja, tak? I tam jest system hierarchiczny, w którym są pewne zadania nakreślone, kwestia podporządkowania i to tak musi funkcjonować. Ja bym powiedział czasami jak
szkoła. Każdy z nas miał jakiegoś surowego nauczyciela, którego mogliśmy nie lubić, a potem z perspektywy czasu możemy powiedzieć, te lekcje były wartościowe, tak? On trzymał dyscyplinę. Oczywiście fajnie się wspomina nauczyciela, któremu ktoś wchodził na głowę, bo pewnie każdy takiego miał, że był luz na tych lekcjach i śmiech po prostu gdzieś tam w ławkach, ale jak potem się na to popatrzy, to szacunek ma się do innych osób. Ja podam taki przykład. Jest taka słynna reklama z lat 70. czy 60. jeszcze Coca-Coli, gdzie pijący ją ludzie są różnej skóry, różnej narodowości, różnego koloru skóry, różnej narodowości, wszyscy są uśmiechnięci, szczęśliwi, że popijają Coca-Colę, tak, że są zjednoczeni, jak są równi. Tymczasem w życiu tak nie jest, tak, oczywiście nie chodzi o kolor skóry, tylko chodzi o to, że żyjemy w systemie zhierarchizowanym, tak, w którym nie da się wszystkiego, można powiedzieć, przeprowadzić na takim poziomie zupełnie horyzontalnym, chociażby deklaruje ruch miejski. Tak? No myślę, że ruch miejski, jeśli w przypadku Zielonej Góry chociażby, jeśli miałby zaistnieć w tym życiu samorządowym, to musi mieć świadomość tego, że to jest życie polityczne. Tak? I tam to nie jest tak, że wszystkie ideały da się przełożyć po prostu na język konkretny. Tak byłoby pięknie. Tak, byłoby pięknie, ale tak nie jest. Tak? Niestety każdy, tak jak wróćmy jeszcze raz do Wojtka Olszewskiego, że każdy ręce ubrudzi. Tak? To nie jest tak, że się nie da w polityce rąk ubrudzić i jest czymś nieoczywistym, inaczej, jest czymś oczywistym, że wszystko, co się dzieje w samorządzie, ma charakter polityczny, tak? To nie jest tak, że to jest oderwane od polityki, tak, że to jest oddanie ludziom. Ludzie można powiedzieć, w takim umiłowaniu wolności i swobody, wolnego czasu doszli do punktu, w którym pogodzili się na przedstawicielską formę zarządzania także w samorządach. Tak? Wie pan, czasami startują w wyborach też ludzie, którzy są pewnego rodzaju idealistami. Przynajmniej do któregoś momentu nimi pewnie będą. Potem, jeżeli są twardzi w swoim postanowieniu, powiedzą, dobrze, to ja dziękuję, wypisuję się, oddaję ten mandat, bo ja tu nie pasuję. Wczoraj rozmawiałem tutaj z młodym człowiekiem, który kandyduje do Rady Miasta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Zapytałem go wprost, czy nie boi się, bo on mówi o ideałach, mówi o pięknych rzeczach. Wszyscy chcielibyśmy, żeby tak ten samorząd funkcjonował, żeby nie było tam polityki. Natomiast pytam się, a co będzie, jeśli pojawi się pan w ławach w ratuszu i podczas głosowania będzie po prostu telefon z góry, tak? Będzie telefon z góry, panu to rozwiązanie się będzie podobać, może jeszcze koledze z klubu się będzie podobać, ale będzie telefon od szefa, który powie absolutnie nie. I ta dyscyplina jest, tak? To widać. Najczęściej radni nie głosują w ogóle, albo wstrzymują się od głosu, tak mówiąc, że nie byli ani za, ani przeciw, czyli nie wiadomo jak byli i właściwie po co tam byli. I tego nie unikniemy, tak będzie zawsze. No tak, no, w gruncie rzeczy ja raczej bym stał na stanowisku takim, że w wszelkiego typu głosowaniach takich, które dotyczą naszej wspólnoty, powinno być dwuwariantowość. Albo tak, albo nie. No po co ktoś jest radnym, żeby można powiedzieć, nawet będąc tam, jeśli tej wiedzy nie ma, to douczyć się i mieć jasne stanowisko wobec wyborcy, bo raczej wyborca oczekuje zdecydowania. Jestem za, jestem przeciw, a niekoniecznie tego, że takiego... Ślizgania się. Tak, ślizgania się, że a może się wstrzymam, może wyjdę w tym czasie. Tak, tak, tu bo byłem to, w toalecie, albo tak, tak. Się potem powiem pierwszy w mediach, że ja nie głosowałem, tak? No jeśli nie głosowałem, to też jest to świadoma decyzja, że na przykład chciałem w jakiś sposób się wybielić albo zdjąć z siebie odpowiedzialność. I to jest trochę tak samo, jak wielu polityków, kandydatów, samorządowców mówi o tym, jeśli ktoś nie głosuje w wyborach, to nie ma potem prawa do tego, aby narzekać czy komentować to, co robi władza. No a jeśli władza nie głosuje, tylko wstrzymuje się od głosu, to też w zasadzie nie powinna mieć prawa do tego, aby komentować jakieś rozstrzygnięcia w ogóle. Tak? Mógłbym z góry założyć, że pan redaktor nie powinien przez najbliższe 4 lata zapraszać i rozmawiać o sprawach ze mną, o sprawach miejskich, bo 21 października nie będzie mnie w Zielonej Górze, nie będę miał możliwości zagłosowania, tak? Ale z drugiej strony mam o tyle czyste sumienie, uśmiecham się, że jak przyjadę, to po prostu wezmę to, co zostanie dane, tak? To zostanie wybrane przez innych akurat obowiązki, tak zdecydowało, że mnie nie będzie. W związku z tym wiele osób zrobi to z premedytacją, tak? W moim sytuacji to przypadek, ale tak. Chociaż są i tacy, którzy mimo, że mamy miasto oplakatowane, że właściwie zewsząd epatują nas informacją o wyborach, kandydaci nie wiedzą, kiedy są te wybory, bo ich to po prostu nie interesuje, tak? Oni martwią się tym, co dzieje się w ich firmie, jeśli jest prywatna czy nieprywatna, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu, co dzieje się w szkole u dzieciaków, u rodziny, a te wybory to tam, jak pójdę, to pójdę. No tak, oczywiście, no to często może być tak, że ktoś przez przypadek mówi, będzie sobie spacerował, będzie miał przy sobie dowód osobisty, przypomni sobie, że są wybory, można zejść i zagłosować. Tak? A na ile można sobie pozwolić w kampanii wyborczej, kandydując? Bo ja sobie próbowałem przeanalizować to, co pojawiało się na przykład na billboardach, czy pojawiało się w różnych takich jednodniowych tytułach niby prasowych, które pojawiały się czysto pod wybory. I z perspektywy czasu,
już nie odnosząc się konkretnie do konkretnych osób, które mówiły, czego nie ma, czego nigdy nie będzie i tak dalej, i tak dalej, no można byłoby powiedzieć, że osoby te, które nadal funkcjonują w życiu publicznym, sromotnie się pomyliły. I zastanawiam się, czy ci kandydaci analizują to potem z jakiejś perspektywy, czy nie. Bo to trochę wstyd, wie pan, jak opowiadam jedne rzeczy, no chyba, że będę się zasłaniał sformułowaniem, tylko krowa nie zmienia tak, poglądu. Ludzie specjalnie się nie czują zażenowania, zwłaszcza ludzie, którzy kandydują w wyborach wszelkiego typu, mają dość grubą skórę i myślę, że dość szybko zapominają, a wyborca też trochę pomarudzi, jak w gruncie rzeczy też potem zapomachnie na to ręką, zapomni, bo ludzie, politycy opowiadają rozmaite rzeczy. Dzisiaj już w ogóle doszliśmy do sytuacji, w której nikt nie sprawdza w żadnym źródle, tak? Te fejkowe informacje są przekazywane. Jako... I wszystko można powiedzieć. Wszystko można powiedzieć. Tak naprawdę nie widzimy, nikt nikogo za nie przeprasza. Jak przeprasza, to gdzieś tam, gdzie tego nikt nie widzi, coś ktoś publikuje na Twitterze. No ja nie widziałem, żeby na kimś zrobiło wrażenie, że premier na przykład przepraszał, że tu się pomylił, czy tu skłamał. Czy opowiada oczywistości tego typu, że nie ma druk asfaltowych. W tym sensie są to elementy, można powiedzieć nawet elementy brudnej kampanii, tak? Ale po każdej ze stron. Myślę, że to jest jakaś rodzaj też tej pewnej optyki, którą wszyscy mamy na zasadzie takiej, że wiemy, że powiedzieć można wszystko, bo to odnosi jakiś skutek, tak? I robi się głośno, a nawet jeśli coś się nie potwierdzi, to tak naprawdę dla wielu nie ma znaczenia. Niektórzy są tak przekonani i popierają pewne stanowisko, że cokolwiek by usłyszeli, to i tak to się zgadza z tym, co do tej pory uważali. W związku z tym to tylko zyskują pewne potwierdzenie swoich własnych domysłów, niezależnie od tego, ale czy one są prawdziwe. Ale kandydaci też muszą pamiętać o jednej rzeczy, że każde wybory mają wygranych i tych trochę mniej wygranych. A bardzo często zdarza się tak, że ci nawet mocno przekonani o tym, że są silni i potrafią, mają wielu znajomych, już nie mówię, jak mają wielu znajomych na Facebooku, że ci znajomi pójdą i na nich zagłosują. A potem okazuje się, że tych głosów no, nie było mało, tylko było dramatycznie mało, bo są takich przykładów jest wiele, że nawet teoretycznie znana osoba otrzymuje tam kilkadziesiąt głosów, no i to jest porażka dla kogoś, kto startuje w wyborach. Przynajmniej takie mam wrażenie. No tak, no, na pewno wszyscy, którzy kandydują, oceniają swoje walory bardzo wysoko i pewnie myślą, czy sądzą, że są popularni, że mogą przekonać do siebie głosujących. No oczywiście nie jest tak, że z małym wynikiem nie można wejść. Czyli w przypadku wyborów samorządowych to jest troszeczkę mniej, to jest trochę bardziej mimo wszystko utrudnione, ale to poparcie oczywiście nie musi być wysokie. Natomiast to jest trochę jak z egzaminem w szkole, że jak ktoś nawet odpowie na 3 z 2, to potem nikt już o tym nie pamięta, cieszy się, że zdał egzamin, tak? Także to, że dostał mało głosów, a jakimś cudem dostanie się do rady, to będzie zadowolony i będzie tam mógł wieść nawet prym, tak? I nie czuć żadnego, można powiedzieć, zażenowania z tego powodu, że może niekoniecznie jego popularność jest wielka. Oczywiście są osoby, które mają się za bardzo wartościowe i dostają bardzo żenujący wynik i wówczas no, raczej pod kulonym ogonem, mówiąc kolokwialnie, uciekają z tych polityki i starają się już drugi raz nie sparzyć, ale mówię, to jakby tutaj krąg różnego rodzaju osobowości jest rozmaity, tak? Akurat w przypadku Zielonej Góry od lat odtwarza się, można powiedzieć, ten sam układ nazwisk, jak to nazwijmy, tak? I myślę, że... Ale pomysły się pojawiają nowe, czasami bardzo ekstrawaganckie. W roku wyborczym zawsze są pomysły, tak? No tylko wie pan, bo ja już się przyzwyczaiłem do tego, że okazji wyborów zaraz będzie wszystko za darmo, bo to wiadomo, tak? I pewnie każdy by chciał, chociaż znam takich, którzy powiedzą, że nie chcieliby, żeby wszystko było za darmo. No, to jest tam dobre powiedzieć ludziom, że jak ja będę, to będziecie mieli wszystko za darmo. Natomiast pojawiają się też czasami pomysły, no takie dość zaskakujące. Mamy kandydata Koalicji Obywatelskiej, pana Andrzeja Żywienia. Sympatyczny człowiek. No ale pomysły czasami... Kopiec to jest pomysł numer 2. No, zaczęło się od tego, że wszyscy powinniśmy wspólnie jeździć samochodem. No model świetny, tak. No taki, tylko nie. BlaBlaCar, tak coś w tym stylu, tak, taki BlaBlaCar w wydaniu miejskim. Pan mnie wiezie do pracy i dwie sąsiadki, jutro ja pana wiozę i tak my dalej. My po drodze mieszkamy, to możemy się dogadać. Tak. I z całą pewnością uda nam się zsynchronizować zegarki, potem pan mnie jeszcze do marketu na zakupy zawiezie po południu, bo ja muszę, a pan nie musi akurat w tym dniu, ale to już zostawmy. No i teraz trochę pojawia się. Taki Tetris. Trochę Tetris. Teraz pojawia się pomysł kopca.
też szczytny cel, tak? Mhm. Idea ma symbolizować jakieś, można się gdzieś wspiąć, trochę się poruszać. Rzeczy, można wejść, tak? Kraków ma Kopiec, Kościuszki, dlaczego my nie mielibyśmy mieć? Można wymienić, tak jak kandydat, jeszcze kilka innych miast na świecie znanych, w których takie kopce są. No tylko kiedy się już pojawia konkret, tak? Gdzie, jak? Mhm. Już nie mówię po co, tak? Tylko gdzie, no to się robi problem, tak? To się wymyśli. No można wymyślić, tylko teraz pytanie, czy wszyscy będą chcieli, żeby był taki kopiec, bo z tym różnie bywa, tak? Może drzewo trzeba będzie wyciąć, a może dwa? Bo takich pustynnych terenów mamy w mieście mało. Nazwijmy raczej to artykuł pierwszej potrzeby, to można budować. Można gruz składować, tak, obrzucić to ziemią i obsiać trawą, tak? I będzie to jakoś wyglądać, jeśli takie potrzeby istnieją i obywatele sobie tego życzą, to oczywiście można różnego rodzaju postumenty stawiać, tak? Czy pomniki, to też ma jakąś swoją wymowę, no ale no, uśmiechamy się, bo to są mało poważne sprawy, tak naprawdę. Jeśli ktoś mało poważną sprawę proponuje, to też odbiór jest jej mało poważny. No tylko, tak? Wie pan, dla mnie najdziwniejsze, bo tu podaliśmy przykład, może kandydat, jeśli nas słucha, to sobie odebrał to tak bardzo personalnie i do siebie, ale mi nie chodzi kompletnie o to, tylko chodzi mi o jakby schemat i o to, że to poważni ludzie mówią nam o takich rzeczach, które no, może niosą ze sobą jakąś ideę, natomiast jak... Nie mają złych intencji na pewno, nie, tak? Nie, absolutnie, tego nie ma wątpliwości, tylko jakby dla mieszkańców, czy to jest istotna sprawa, no myślę, że no, usypaną górką, czy jakimś innym rzeczami, to się będzie przejmował później. Jeżeli tego typu rzeczy się pojawiają w przestrzeni, to znaczy, że już jest tak dobrze rzeczywiście, że ten etap, ta słynna piramida potrzeb pokazuje, że te na dole potrzeby zostały wypełnione i teraz poszukujemy czegoś więcej, tak? I może to jest oczywiście... Chyba tak... mówi się o tym, że powinniśmy mieć, nie wiem, trolejbusy dodatkowo uruchamiane w mieście. Byli tacy, którzy mówili o tramwajach. Mhm. Była radna, która chciała kolejkę linową. A czy pan redaktor widział kiedyś, no, poza nielicznymi przypadkami, może tu gdzieś w okolicach biblioteki Norwida, ale że były duże kolejki na przystankach, tam czekają na autobus, no nie widać tego, prawda? Albo no tak, kursują za często, albo za mało ludzi nimi jeździ, ale też jakichś specjalnych tłumów w tym nie widać, tak? Zielonogórzanie nie jeżdżą samochodami, co do tego wiemy i tego nie zmienimy, tych pewnych przyzwyczajeń. Jak słyszę, że parkingi będą dla przyjezdnych, a komunikacja miejska dla miejscowych, no to niekoniecznie, tak? No oczywiście człowiek jednak uznaje tą wolność taką, że siada do auta, jedzie tam, gdzie chce i o której chce. Oczywiście nie odnosi się do tego, że to, mimo takiego, można powiedzieć, z ułożenia tych wszystkiego... Więc nawet jakbyśmy dołożyli kolejne linie tramwajowe, do tego 5 linii trolejbusowych, pół stacji metra i kolejkę linową, nie przesiądą się ludzie. No nie, no, zwiększanie ruchu w ogóle aut poprzez dodanie trolejbusów czy tramwajów, czy sobie wyobrazimy, byłoby z niekorzyścią dla tego, że i tak już w korkach stoimy i zwróćmy uwagę na to, że najważniejsze, można powiedzieć, te ciągi komunikacyjne to są drogi, wąskie drogi dwukierunkowe, tak, z którymi po prostu zawsze jest korek przed godziną 8 i tego, to też jak to rozwiązać, tak? No nie zmusimy ludzi do tego, że nagle wszyscy rowerami jeździli. No ale mimo są tacy, którzy mówią, że można, bo to trzeba zrobić nowe studium, przebudować i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy słyszę, że w danym miejscu ktoś wymyślił sobie, że oto dobudujemy jeszcze po dwa pasy ruchu, no nie da się tego zrobić. Ale nawet gdyby się dało, no to zwróćmy uwagę, że gdzieś w jakimś którymś momencie trafiamy na najsłabszy punkt, czyli zwężenie w postaci tego, że dojeżdżamy do centrum, tak? I tam już nie ma możliwości, tak? Oczywiście. Tam muszą samochody parkować i tak dalej, więc to ten zasób gdzieś tak się wytworzy. Powołują się też na badania, mówiąc o tym, że autostrady budowane w Stanach Zjednoczonych, które mają po kilka pasów w jedną stronę, wcale nie rozładowywały aż tak, nie, tak mocno. Mają kilkanaście pasów, jest wokół Los Angeles i tam są największe korki, tak? Także to też w żaden sposób nie rozwiązuje, bo do miasta trzeba wjechać, tak? I z miasta trzeba wyjechać. Także to są rzeczy nierozwiązywalne. Nie ma mądrego na to, tak? I nigdy się no, nie trzeba znajdzie. By zrównać miasto, tak? I zbudować... Oczywiście, no pytanie, czy w naszym 140-tysięcznym mieście, w tym organizmie rzeczywiście są tak gigantyczne korki, tak, z którymi sobie nie jesteśmy w stanie... To, że stoimy 5 minut, 10, tak, w porywach, to naprawdę jeszcze da się przeżyć. I to 10 minut przy sytuacji, kiedy wiele dróg jest remontowanych albo dobudowywanych, tak? To jest żaden czas oczekiwania, tak naprawdę, tak? Więc można to jakoś przeżyć. Obyśmy tylko takie problemy mieli, a jak będzie wyglądał krajobraz po wyborach samorządowych, dowiemy się 23, będziemy mieli pewność, października, czyli tak na dobrą sprawę niewiele czasu zostało. Profesor Łukasz Młyńczyk, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję serdecznie za rozmowę.